Witam wszystkich, Krzysiek Remonforiu z tej strony. Witajcie przy poniedziałku. Nie wiem, czy poznajecie budowę, czy nie poznajecie. Był taki filmik odnośnie montażu rozdzielaczy i tutaj też nagrywałem tam troszkę o systemie PP. No jesteśmy na takim etapie. No sorry, że nie nagrywałem wcześniej, ale wiecie, jak to jest tam trochę po godzinach żeśmy robili, trochę tam sobotami i tak jakoś wyszło, że no nie miałem siły nagrywać tam jeszcze motać się z tą kamerką i tak dalej. Ale dzisiaj może coś nagram. Chciałem wam pokazać, jak wygląda nasza instalacja rozłożona tutaj. Ogrzewanie podłogowe. Rozłożyliśmy to, jakby ktoś pytał, średnio tak co 10 cm są rozłożone rurki. Tak było w projekcie i tak też tego żeśmy się trzymali. Jedyna zmiana, jaka tutaj zaszła, jeżeli chodzi o projekt, to po prostu, bo dostaliśmy projekt później, akurat ta hurtownia, w której kupowałem materiał, zrobiła nam projekt, ale dostaliśmy go później, już po montażu tych rozdzielaczy. I tutaj powinien być rozdzielacz większy, który zasilałby tą część domu, jeszcze taką mieszkalną, bo to jest, będzie gabinet kosmetyczny, przypominam. A ja tutaj z założenia zrobiłem tak, że po prostu ten rozdzielacz miał być na gabinet, a tamten na część mieszkalną. Generalnie w sumie no sekcje prawie się zgadzają, tam jednej nam brakuje, ale sobie jakoś tutaj poradzimy. Troszeczkę zawęzimy tam jedną stronę, ale generalnie no wszystko jest w miarę tak jak powinno być. Zgodnie z projektem. No tutaj troszeczkę ścianki działowe będą inaczej rozłożone, dlatego też tak nie do końca jest tak jak miało być, ale generalnie no jakoś sobie radzimy. No i tak to wygląda. No, to całe ogrzewanie podłogowe, które tam widzieliście i plus ta część tutaj, no to ogarnęliśmy to w ostatnią sobotę. No praktycznie byliśmy na ósmą, trochę tam wiadomo jakaś bajerka, przyjechał jeszcze kierownik budowy, trochę żeśmy pogadali. No i zaczęliśmy tak przed dziewiątą, no to skończyliśmy po czwartej. Fajna sobota, nie? Wszyscy siedzą w domu, bo kwarantanna, a my jak zwykle, no jak to się mówi, no robota nas kocha. No i tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Projekt mamy tutaj, jakby ktoś chciał. Będziemy dzisiaj się zajmować tą stroną tutaj, czyli łazienka, przedpokój, sypialnia, salon. I to są tutaj te pętle. Tak to wygląda. A tutaj jest rozłożenie podejść pod każdą pętlę. I widzicie, tutaj jest ten jeden rozdzielacz. On po prostu jest zamontowany większy, który miał zasilać. O, kamerka mi się wyłączyła. Miał zasilać jakby trochę tą stronę i trochę tutaj to. Ale no niestety tak wyszło, jak wyszło. Ten rozdzielacz jest na szczęście na tyle duży, że no damy radę, tak mi się wydaje. No i tak to wyszło. No instalacja wody, no to tak żeśmy porobili, próby żeśmy sobie porobili, szczelności, wszystko nam zagrało, tutaj powietrze już jest wypuszczone, wszystko jest ok. Także no nie wiem, tak to żeśmy zrobili. W poniedziałek robimy to dlatego, bo mają przyjechać panowie od wylewek, będą robić wylewki, bo im się tam jakąś obsówkę mieli wyjść później, ale no tak się pytali, czy tam nie ogarniemy, no i no ogarniemy to dzisiaj, żeby mogli sobie robić. Zaczną sobie robić tamtą stronę, ten gabinet kosmetyczny, a tutaj najwyżej albo sobie troszkę wejdą może, albo ewentualnie, nie wiem, na jutro. Aha, i tutaj pewnie słusznie zauważycie, że nie ma otulin na delatacjach, bo tu powinny być delatacje, ale to po prostu czekamy na panów od wylewek, jak oni podzielą te delatacje, no bo widzicie, że tu jest taka jedna duża przestrzeń, no i muszą też jakoś to ogarnąć, dlatego no czekamy na nich i dopiero później, jak oni powiedzą, że tutaj na przykład chcą zrobić delatację, no podejrzewam, że będzie na tych słupach na pewno. I tutaj tak samo, także no my wtedy dołożymy otuliny sobie i tyle w temacie. Także nagram później, jak może troszkę, jak robią panowie wylewkę, nie będę ich filmował, ale tam może coś mi się uda jakieś tam zrobić ujęcie i może jakiegoś timelapsa wrzucę, jak my tą podłogówkę sobie rozkładamy. Także do zobaczenia za chwilę.
No i dobra, jestem z powrotem. Jest godzina około 16. Także od rana żeśmy opanowywali tutaj tą całą sytuację. Zobaczcie, rozdzielacz mamy tak ogarnięty. Brakło nam jednego adaptera, bo jest po prostu gwint uszkodzony. Nie da się go zakręcić, dlatego na razie tutaj ta jedna rurka tak zostaje. No i tak to wyszło. Zobaczcie sobie. O, w ten sposób. Tam tą jedną pętlę, której nam brakowało, poradziliśmy sobie w ten sposób, że po prostu w kotłowni wszystkie zasilania i powroty przechodzą nam przez kotłownię. Zobaczcie, do tej części tutaj powiedzmy sypialnianej i salonowej przechodzą nam przez kotłownię. Także mi się wydaje, że to spokojnie wystarczy. Na delatację mamy sobie otuliny założone. Aha, i tutaj jest jeszcze wyprowadzenie pod grzejnik drabinkowy. Z rozdzielacza też od podłogówki. Także tak to będzie tutaj zrobione. No, mamy wszystko już tak ogarnięte. A tymczasem jeszcze panowie od wylewek praktycznie do 12 pracowali. Może po 12 skończyli dwie osoby. Także to już jest ogarnięte. Nie wchodzimy, no bo jest jeszcze wiadomo, że niezwiązane. I teraz tam te wszystkie styropianiki będziemy sobie obcinać i przyjdą sobie tynki na to wszystko. Także no tak to wyszło. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj dużo osób zwracało uwagę, że nie nagrywam filmików, jak co robię, po kolei i tak dalej. Ale no uwierzcie mi, że gdzieś tam po pracy naprawdę nie ma siły, a szykuje mi się robota następna, też instalacja cała. To może po prostu na tej następnej robocie pokażę od podstaw, jak zrobić to od A do Z, jak ja to robię, tak? Bo też akurat tam dosyć prosta, 100% podłogówki, 100-metrowy domek. Także tak to wygląda. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Cześć.